prezenty przygotowane, więc idę teraz zawołać mamę. Także zobaczymy, jaka będzie jej reakcja na prezent, o którym Wam mówiłam. Mi się super podoba, więc zobaczymy, co powie mama. Uwaga! Mamo! Hejka kochani, witam Was na moim kanale, a dzisiaj, ponieważ jutro jest Dzień Matki, ja dzisiaj nagrywam dla Was dzień wcześniej, bo muszę jeszcze parę rzeczy przygotować, wyskoczyć na szybkie zakupy i oczywiście przygotować ciasteczka. Każdy z Was, kto oglądał odcinek, w którym zdradzałam Wam mój pomysł właśnie na prezent na Dzień Mamy, niech od razu zostawia kciuka w górę. Wy koniecznie w komentarzach zostawiajcie fajne serducha w różnych kolorach, w których tylko chcecie. A ja zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną, czyli najpierw ruszamy na zakupy. Zobaczcie, jeszcze muszę Wam tylko się pochwalić. Słuchajcie, zmieniłam kolor paznokci. Tym razem użyłam mojego jasno-niebieskiego lakieru. Też go Wam pokazywałam w ostatnim holu zakupowym. Także jeśli jesteście ciekawi, co to jest konkretnie za kolor, możecie zobaczyć. Ja jeszcze tak ozdobiłam paznokcie sobie takim złotym brokatem. No może, słuchajcie, perfekcyjnie mi to nie wyszło, ale na pewno mi się podoba, także niebieski kolor jest naprawdę mega. A tutaj mam największego leniucha. Zobaczcie. Po prostu cały dzień najlepiej spać. No wiadomo, z przerwami na zabawy. Ale szczerze mówiąc, ciężko jest się jej dziwić. Dzisiaj pogoda jakoś nie zachęca do wyjścia na dwór. Obiecałam Wam, że jak tylko przyjdą moje te nosidła właśnie na kwiaty, to Wam je pokażę. Także zobaczcie, tak one się prezentują. Są przepiękne i powiem Wam, że ja się zastanawiałam, czy tu do środka zmieszczą się bez problemu dwie doniczki. Ale zobaczcie, to jest tu na tyle szerokie, że bez problemu wszystko się tu zmieści. Kochani, jestem już w domu, zdążyliśmy wrócić już właściwie z takiego punktu, wiecie, takiego ogrodniczego, gdzie właśnie można dostać fajne kwiatki. Powiem Wam szczerze, chciałam Wam nagrać, jak tam było pięknie, ile tam było kwiatów w ogóle do wyboru, ale niestety lunął taki deszcz, że po prostu masakra, a że tam było tylko jedno miejsce, wiecie, takie pod namiotem, gdzie można było wejść, więc już nie wyciągałam aparatu, ale uwierzcie mi, strasznie lało. Natomiast udało mi się wybrać kwiatki, więc już Wam je pokazuję. To zobaczcie, jak to szybko, superowo wygląda. Ja tutaj mam przygotowane te moje nosidła, czy doniczki właśnie na kwiaty. One, słuchajcie, mi się bardzo podobają. Już Wam je zresztą pokazywałam, przyszły bardzo szybko. I ja chciałam co prawda inne kwiatki, ale niestety te, które sobie upatrzyłam w internecie, były niedostępne. Więc zdecydowałam się na to po prostu, co akurat mieli w tym punkcie ogrodniczym. Także zobaczcie, wybrałam niecierpki. Najbardziej mi się spodobały. Naprawdę, słuchajcie, pięknie kwitną. Bardzo ładnie to w ogóle się prezentuje i idealnie się mieszczą właśnie w tych nosidłach. Także zobaczcie, wybraliśmy właściwie tak, jeden czerwony, jeden fioletowy. Zrobimy takie mieszane zestawy. Ja na początku myślałam o takich, żeby były, wiecie, jeden kolor, czyli że samo czerwone i same fioletowe. Ale myślę, że rzeczywiście niech mamy mają do wyboru i czerwoną, i wersję czerwoną, i fioletową. Będą mogły sobie ustawić, gdzie tylko będą chciały. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Mieszczą się w sam raz. To jest to, co Wam mówiłam, że z tym nie ma żadnego problemu. I do tego będzie właśnie fioletowy kwiatek. O, dobra. Są, nie no bomba, ale mi się to podoba. Zobaczcie, jak ładnie, kolorowo, mega kolorowo. Tym sposobem, zobaczcie, prezenciki są właściwie gotowe. Rany, powiem Wam, że są totalnie ciężkie. Nie spodziewałam się, że aż takie się czuję trochę jak na siłowni. Serio, jakbym miała jakieś hantle takie. Naprawdę trochę ważą.
najpierw, wiecie, takie mi się wydawały leciutkie, ale swoje ważą, możecie mi wierzyć. Ja myślę, że mamy będą zachwycone, po prostu będą zachwycone. Uwielbiają kwiatki jedna i druga mama, także na pewno im się to mega spodoba. Do tego, tak jak mówiłam, jeszcze moje ciasteczka, które zaraz będę robić. No i oczywiście jeszcze bukiecik kwiatów taki malutki. I słuchajcie, myślę, że prezenty miały piękną pamiątkę właśnie w postaci takiego nosidła, które zawsze im się będzie kojarzyło właśnie z prezentem na Dzień Matki. Nie mówiłam, ale za jedne takie kwiatki, czyli za te niecierpki, zapłaciłam mniej niż 10 zł. W ogóle jeszcze nie uwierzycie, ale przy okazji właśnie jak wracaliśmy już z tego punktu ogrodniczego, to jeszcze dostałam SMS-a, że przyszła moja paczka z Kinsey'a. Ja Wam chyba nie mówiłam, ale tam trochę, słuchajcie, zaszalałam sobie na zakupach i oczywiście odpakuję ją specjalnie dla Was, pokażę Wam, co kupiłam w Sinseju, no w jednym z kolejnych odcinków, rany, słuchajcie, dzisiaj mnie będą coś ręce boleć, no dobra, ale ja chyba sobie zajrzę szybciej, bo muszę Wam przyznać, że zamówiłam piękną sukienkę, więc może jutro bym ją sobie założyła właśnie na Dzień Mamy. Nie wiem, jeszcze zobaczę, muszę to przemyśleć, ale tak jak mówię, w jednym z następnych odcinków będzie haul zakupowy z Sinseya, także jak jesteście ciekawi, co to będzie, to koniecznie bądźcie na bieżąco u mnie na kanale, zawsze, tak jak wiecie, filmy w środę, w piątek i w niedzielę o 12. No kochani, jedziemy teraz do mamy. Ja oczywiście mam ze sobą niespodzianki. Mam nadzieję, że prezenty jej się spodobają, więc trzymajcie kciuki! No dobra, to słuchajcie, jesteśmy już w domu. Zobaczcie, prezenty przygotowane, więc idę teraz zawołać mamę. Także zobaczymy, jaka będzie jej reakcja na prezent, o którym Wam mówiłam. Mi się super podoba, więc zobaczymy, co powie mama. Uwaga! Mamo! Mamo! Idę! Wszystkiego najlepszego! O, wszystkiego najlepszego, proszę! Piękne. I kwiatuszki! Dziękuję! Dziękuję Ci bardzo! Wszystkiego ale jest piękne, jaka piękna! Poczekaj. Podoba Ci się? Nie, tu kwiatki! Jeszcze poczekaj! I tu kwiatki! Ojej! I jeszcze coś tyle słodkiego! Tego. No dziękuję! Świeżo pieczone! Wyglądają apetycznie, pyszne! Proszę! Dziękuję bardzo! Proszę sobie włóż do bazyliku, żeby się trzymały! To zobaczcie, prezent się podobał, więc mama jest zachwycona, także teraz chyba co, robimy kawę, nie? Tak, kawę. No, to słuchajcie, to siadamy, pijemy kawę i jemy ciacha. Kochani, dałam już prezent mamie, jak widzieliście, mega jej się podobał, ale muszę Wam się przyznać, że otworzyłam już paczkę z Sinseya i specjalnie właśnie na tę okazję założyłam sukienkę. Już ją Wam pokazuję, bo jestem nią po prostu zachwycona. Patrzcie, jak super wygląda. Zobaczcie. Jest ekstra, powiem Wam, że tak idealnie pasuje, a ja właśnie chciałam założyć coś eleganckiego jednak właśnie na Dzień Mamy, żeby jakoś się fajnie wyglądać. Teraz wyszło już słonko, więc jest mega cieplutko. Ja jeszcze pod spód założyłam tylko białą koszulę, żeby tak było bardziej elegancko, ale sukienka, słuchajcie, jest totalnie... Że ja się totalnie nie spodziewałam, że dzisiaj będzie taka ładna pogoda, a tu zobaczcie, jaka niespodzianka, takie słońce wyszło, jest mega cieplutko, więc mega się cieszę, że mogę wyjść chociaż sobie, zobaczcie, do ogródka, posiedzieć na słońcu. My już wypiliśmy kawę z mamą, także jeszcze pewnie trochę posiedzimy i dopiero później będziemy jechać do domu. Rany, co to był za dzień? Kochani,
po prostu mega się cieszę, bo prezent super wyszedł. Mama była zadowolona, bardzo jej się podobało. Powiem Wam, że zresztą mogliście zobaczyć reakcję mamy na filmie, także ja się cieszę, że mam to uwiecznione dla siebie na taką pamiątkę. Naprawdę, powiem Wam, że naprawdę aż miło było patrzeć, że mamie się tak podoba, że ma taki uśmiech, także prezent jak najbardziej trafiony. Mam nadzieję, że Wam Dzień Matki również minął cudownie, że zrobiliście prezent swoim mamom, że było im bardzo miło, bez względu na to już jaki to był prezent, cokolwiek to było, ważne jest to, że się o tym dniu po prostu pamięta. I myślę, że dla Waszych mam też jest to właśnie najważniejsze, po prostu sama pamięć. Kolejny odcinek, który się pojawi, uwaga, w piątek, przypominam Wam, w piątek o godzinie 12:00, będzie to film, w którym pokażę Wam moją paczkę z Sinseya. Ja już Wam powiedziałam, że trochę tego zamówiłam. Mieliście okazję zobaczyć jedną sukienkę właśnie w tym odcinku. Teraz już się przebrałam w dres, słuchajcie. Już muszę po prostu na luzie, bo już wróciliśmy do domu, więc mogę sobie wreszcie usiąść ze spokojem. Zaraz będę dla Was montować ten film. Także w piątek, tak jak mówię, o 12:00 wjeżdża film z Sinseyem. Jak się zastanawiacie, czy coś kupić, no to mogę Wam co nieco doradzić w tej kwestii, więc pokażę Wam moje zakupy. A Wy pamiętajcie o subskrypcji kanału, by nic Was nie ominęło. Mam nadzieję, że dzwoneczki w powiadomieniach też macie kliknięte. Byłoby totalnie super, no bo wtedy nic by Was nie ominęło już tak na 100%. Także co, widzimy się w piąteczek o 12:00. Ściskam Was wszystkich mocno, dziękuję za oglądanie. No i buziaki. Mua, pa, pa!